Z Ewangelii według świętego Marka. Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Gdyby zebrać wszystkie przykazania Pana Jezusa zawarte w Ewangeliach, to okazałoby się, że jest ich dużo więcej niż te 10 przykazań Boga. Jezus wielokrotnie nakazuje coś swoim uczniom. Te nakazy jednak zawsze są bardzo mądre. I gdyby je zebrać, to okazałoby się, że układają człowiekowi życie w najpiękniejszy, najmądrzejszy ze wszystkich sposobów. Jeżeli ktoś z was, drodzy bracia i siostry, nie wypoczywa, to niech wie, że łamie nakaz Boży. To Bóg nakazał nam wypoczywać. Bóg mówi, jest waszym obowiązkiem wypoczywanie. Jest to wasze zadanie. W naszym świecie szczególnie trudne, bo trudno nam się wypoczywa. A jednak Bóg mówi, nakazuje ci wypoczywać. Gdyby tak literalnie przyjąć, ile powinniśmy wypoczywać, tak bardzo prawniczo, to powiedzielibyśmy, że 1/7 całego czasu. Bo Bóg mówi o szabacie, 7 dniu tygodnia, że należy do odpoczynku. A więc, gdyby próbować procentowo, 1/7 naszego czasu powinna być przez nas poświęcona na odpoczynek. Wiem, że nie każdy ma taką możliwość. Ale jednak, należy to do naszych obowiązków religijnych. Nie jest to fanaberia ludzi leniwych. Nie jest to zwalnianie siebie z życia, nie jest to zwalnianie siebie ze swoich podstawowych obowiązków. Wypoczywanie należy, jest jednym z podstawowych obowiązków człowieka w prawie Bożym. I tak to należy traktować. Życzę wam, żebyście umieli wypoczywać. Jezus mówi, najlepiej na miejscu pustynnym. Przed telewizorem się nie wypoczywa. To pewnie jest tak jak w przypadku wszystkich innych przykazań. Zadanie na całe życie. Ale zadanie, które musimy podjąć. Do zobaczenia jutro.